i wylądowali spadochroniarze w Pogórzu na 8. pikniku historycznym. Była to doskonała lekcja historii w plenerze, na którą zaprosiło Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza oraz Rada Sołecka. To jest piknik, który upamiętnia wydarzenia ważne nie dla naszej historii i dla naszej wolności. Na co warto zwrócić uwagę? Na pewno na powstańców styczniowych, bo jest 160. rocznica powstań styczniowych. Na pewno zmiana, a czy to jest podstawa, nie? Bo dostaliśmy od tego dotacje z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tradycyjnie konkurs strzelecki, inscenizacja. No w tym roku dość będzie taka ciekawa, bo musieliśmy sami budynek wybudować, który Państwo na pewno zobaczycie. No i będzie spektakularnie, bo może spłonąć. Podobno, że będzie płonął. Czyli wy się napracowaliście, żeby go wybudować, a teraz po prostu spłonie. Taka kolej rzeczy. Taka kolej rzeczy. Przygotowaliśmy rekonstrukcję historyczną. Ostatnia walka wyklętych, czyli żołnierzy zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych, kapitana Henryka Flamę Bartka z sierpnia 1946 roku. Będzie przedstawiona walka oddziału z grupą Milicji Obywatelskiej. Będzie też motyw łączniczek, kobiet, które wspierały partyzantów, dostarczając im amunicję, wyżywienie. Obława spali docelowo w finałowej scenie zabudowania, więc będzie się dużo działo. I to wasza grupa jest tutaj zaangażowana? Czy jeszcze jakaś grupa, z kimś współpracujecie? Tak, głównie rekonstruktorzy z Fundacji Grupy Rekonstrukcji Historycznej Beskidy, ale także przyjaciele z Światowego Związku Armii Krajowej Koło Olkusz, również z Stowarzyszenia Gloria Victris. W tym roku piknik wzbogacono również o wystawy. Jest wystawa powstań śląskich. To jest wystawę, otrzymaliśmy z IPN Katowice, oddział Katowice. Ona tu będzie do zwiedzania przez około 2 tygodnie. Także zapraszam. Czyli tutaj plenerze będzie cały czas dostępna, będą wystawione te plansze, tak? Dokładnie, przez około 2 tygodnie oddział IPN w Katowicach udostępnił nam tutaj, mieszkańcom i gościom, żeby po prostu zwiedzać i poznać historię powstań w naszym rejonie. Dopisała pogoda i uczestnicy, a bogaty program przyciągnął do Pogórza nie tylko miłośników historii. W programie nie zabrakło wielu atrakcji, m.in. konkursu strzeleckiego czy zabawy tanecznej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.